Witam Was. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się analizą próbnego egzaminu ósmoklasisty. Spośród zadań wybrałem zadanie pierwsze, drugie, siódme, ósme i dziesiąte, gdyż zauważyłem, że właśnie z tymi zadaniami mieliście najwięcej problemów. Włączę sobie tutaj kalkulator. Przygotuję. Dobrze. Tak więc zadanie pierwsze. Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, który tylko 15 kartonów tu mamy. Warto myślę, że to będzie napisać, że tego mamy 15 kartonów. A najwięcej soku jabłkowego, widzimy, zajmuje największą powierzchnię, 37,5%. Moi drodzy, zanim przejdę do czytania pytań i rozwiązywania dalszego zadania, natychmiast nasuwa mi się, że potrzebuję, jaki procent stanowi ten wycinek, czyli sok pomidorowy. Pełne kółko. No to jest 100%, czyli od 100% odejmę sumę tych liczb. No to policzmy, ile najpierw łącznie te liczby, te procenty mi dadzą. 30, dodać 20 i dodać 37,5. No to wychodzi mi 87,5. I teraz od 100, tak jak powiedziałem, z tego sumy tych trzech, wyszło mi 87,5. Procentów, to jest mi łącznie suma tych trzech pól, czyli soku jabłkowego, pomarańczowego i grejpfrutowego. Natomiast nie wiem, ile zajmuje sok pomidorowy. No to od 100 odejmę 87,5. Otrzymuję, że ten zajmuje 12,5%. 12,5% stanowił sok pomarańczowy. I to jest, moi drodzy, dla mnie początek tego zadania, ale i myślę, że najważniejsza informacja. Bo na podstawie tej informacji tutaj, że 15 kartonów, to jest 12,5%, będę w stanie rozwiązać pozostałe, udzielić odpowiedzi na te pytania. Pytanie pierwsze. Sprzedano łącznie 125 kartonów soku. Aha, muszę sprawdzić, ile łącznie kartonów soku było na tym festynie. Czyli zrobimy za pomocą proporcji. Najpierw piszmy to, co wiem. 15 kartonów soku to jest 12,5%. No my się pytamy, ile kartonów soku to będzie 100%. Żeby to policzyć, no to muszę rozwiązać takie równanie. 15 razy 100, najpierw pomnożę tu na krzyż. 15 razy 100. I podzielone przez 12,5. Dzielimy przez to trzecie pole. To się równa. 15 razy 100. To mamy 1500 dzielone przez 12,5. Wychodzi nam 120. 120 kartonów. A tu mamy podane, że kartonów jest 125. Zatem zdanie jest fałszywe. Przechodzimy do drugiego zdania.
Wymarzę te obliczenia, żeby mieć miejsce dalszej pracy. Sprzedano o 30 kartonów więcej soku jabłkowego niż pomarańczowego. Pomarańczowy i jabłkowy. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, mogę to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób to jest obliczyć, po ile soku sprzedano pomarańczowego i jabłkowego. Inny sposób, mogę obliczyć różnicę w procentach i wtedy obliczyć, ile tych soków różnica wynosi. Ale myślę, że dla Was bardziej zrozumiałe będzie, jeżeli policzę sobie, ile soków sprzedano pomarańczowych. Zastosuję dokładnie tą samą taktykę. Przy okazji przypomnijmy. Teraz już mogę skorzystać z informacji, którą właśnie przed chwileczką tutaj obliczyłem. Sobie jeszcze cofnę, żebyście zobaczyli. Z tej informacji 120, 120 to jest x. Czyli ja to może tu napiszę, żeby widniało. 120 to jest 100%. 120 soków to jest 100%. 120 kartonów. Łatwiej mi będzie na tych liczbach liczyć, prawda? Więc to wykorzystujemy. Czyli 120 kartonów wiemy, to jest 100%. No to ile procent to jest 20 kartonów? O, czy inaczej, 20%, ile to jest kartonów? No i mnożymy na krzyż, czyli 120 razy 20. Tu muszę pomnożyć. 120 razy 20. I następnie wynik podzielić przez to, co jest przy trzecie pole, czyli przez 100. No to widzimy, że to jest 24. Czyli wiemy, że te 20% tutaj kartonu soku pomarańczowego to są 24 kartony. No to teraz analogicznie policzymy tutaj. Tylko że teraz już zamiast 20 będę miał pomarańczowy. Nie, to tyle. Mi jest potrzebne jabłkowy, a tego niepotrzebnie liczyłem. Bo oni chcieli sok jabłkowy i pomidorowy. Pomidorowy jest tu, a jabłkowy tu. Czyli to liczenie przed chwilą było niepotrzebne, ale nie szkodzi. Jabłkowy mamy 37,5. Czyli będzie 120 razy 37,5. Podzielone przez 100. Wtedy otrzymujemy, że z takiej proporcji, że x równa się 45. 45 kartonów mam soku jabłkowego. Soku tego mam 45. Pomidorowego mamy tu, czyli 15. Czyli różnica, jak widzimy, jest 30, czy zdanie jest prawdziwe. Tak należało rozwiązać zadanie pierwsze. Moi drodzy, żebyście poczuli rozwiązywanie zadań z procentami, mam nadzieję, że Wam przypomniałem, jak należy to robić. Przygotowałem tu dla Was trzy zadania. Zadanie pierwsze, zadanie drugie i zadanie trzecie. Te trzy zadania są już dla Was do wykonania samodzielnego. Kolejnym zadaniem, które było na egzaminie próbnym, było zadanie drugie. Też sprawiło Wam trudności.
liczbie pięciocyfrowej mamy 25 800 ileś tam 4 podzielnej przez 4 niepodzielnej przez 3. Cyfrę dziesiątek zastąpiono znakiem hashtag. Jakiej cyfry na pewno nie zastąpiono znakiem hashtag? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No więc, moi drodzy, podzielnych przez 4. Kiedy liczba jest podzielna przez 4? Liczba jest podzielna przez 4 wtedy, kiedy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Więc spróbujmy wypisać wszystkie możliwości, jakie nam tu wyszły. 2, 5, 8, 0, bo biorę podpunkt A, 4. No i sprawdzam, czy jest podzielna przez 4. No oczywiście, dwie ostatnie liczby tworzą liczbę 4, a 4 dzieli się przez 4, zatem jest to liczba podzielna przez 4. Spełnia pierwszy warunek. I niepodzielną przez 3. Jaka jest cecha podzielności przez 3? Ano muszę dodać do siebie wszystkie te cyfry. I wtedy zobaczymy, czy wynik wyjdzie mi, da mi liczbę, która jest podzielna albo nie jest podzielna przez 3. 2 dodać 8, dodawanie jest przymienne, mogę skakać. 2 dodać 8 będzie 10, dodać 5 jest 15, dodać 4 jest 19. No i dodać 0 jest 19. Otrzymujemy liczbę 19. 19 nie dzieli się przez 3, zatem ta liczba 25804 nie jest liczbą podzielną przez 3. Spełnia zatem oba warunki, a my szukamy liczby, która nie spełnia, więc ta liczba odpowiedzi A na pewno odpada. No to sprawdzamy odpowiedź B. Będziemy mieć liczbę 25844. Sprawdzamy, czy spełnia warunek przez 4. No, dwie ostatnie cyfry, 44 dzielą się przez 4, czyli cała liczba dzieli się przez 4. No to sprawdźmy, czy dzieli się przez 3. Po dodaniu cyfr będzie 2 dodać 8 będzie 10, 15, 19, 23. No 23 nie dzieli się przez 3, więc też spełnia oba warunki, czyli jest to liczba podzielna przez 4 i niepodzielna przez 3. Więc to też nie jest rozwiązanie tego zadania. Idźmy dalej. No to sprawdźmy odpowiedź C. 2, 5, 8, 6, 4. No, znowu, 64 jest podzielny przez 4, czyli pierwszy warunek jest spełniony. Teraz, czy jest podzielny przez 3? 2 plus 8, 10, plus 6, 16, plus 4, 20 i plus 5, 25. Liczba 25 na pewno nie dzieli się przez 3, czyli spełnia mi też ten warunek. Nie jest podzielna przez 3. Spełnia warunek, że jest podzielna przez 4 i spełnia warunek, że nie jest podzielna przez 3. Zatem nie jest rozwiązaniem naszego zadania, bo my szukamy odpowiedzi błędnej. No już teraz moglibyśmy w ciemno wrzucić ostatnią cyfrę, ostatnią odpowiedź, no bo innej możliwości nie ma. Ale żeby się wam to pokazać i upewnić was, no to proszę zobaczmy. 2, 5, 8, zamiast kratki wpisuję 8 i 4. Czy jest to liczba podzielna przez 4? No tak, bo 84 na pewno dzieli się przez 4. Teraz cecha podzielności przez 3. Dodaję te cyfry do siebie, jeszcze raz napiszę, żebyście to widzieli i zapamiętali. Czyli żeby sprawdzić, czy liczba dzieli się przez 3, muszę dodać do siebie cyfry.
2 plus 8, 10, plus 8, 18, plus 4 jest 22 i plus 5 jest 27. Czyli z tego dodawania wychodzi mi 27, a 27 dzieli się przez 3, bo nam daje 9. Widzimy, tu mieliśmy zawsze z resztą, bez reszty się nie dało podzielić, natomiast ta liczba się dzieli, czyli liczba 25884 dzieli się przez 3, zatem nie spełnia, nie może być pod kratką ukryta ósemka. Tak należało to zrobić. Przypomnę jeszcze, cecha podzielności przez 2, suma cyfr. Przepraszam, cecha podzielności przez 2, gdy na końcu jest liczba parzysta. Cecha podzielności przez 3, suma cyfr, gdy jest podzielna przez 3. Podobna cecha podzielności jest przez 9, też suma cyfr podzielna przez 9. Przez 4, dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Przez 10, gdy na końcu mamy 0. Przez 100, gdy na końcu mamy 2 zera. Przez 5, gdy na końcu mamy 0 lub 5. Przez 25, gdy na końcu są 2 zera, 25, 50, 75. Dobrze. Tutaj mam dla Was, moi drodzy, przygotowane kolejne zadanko, w którym też macie wykorzystać właśnie wiedzę z zakresu tego, czy liczba jest podzielna przez 3 i przez 2. I mam nadzieję, że sobie poradzicie. I tylko tyle Wam podpowiem, że tu mamy powiedziane, że liczba jest podzielna przez 6. A co to znaczy, że liczba jest podzielna przez 6? Nie wprowadzaliśmy takiej definicji. A znaczy to tylko tyle, że ona jednocześnie musi być podzielna przez 2 i przez 3, bo 6 jest to iloczyn liczby 2 i 3. Czyli żeby była podzielna przez 6, musi być jednocześnie przez 2 i przez 3. Proszę rozwiązać to zadanie. Zadanie kolejne. Jest to zadanie siódme. Marta przygotowywała dwa żetony takie, że suma liczb zapisanych na obu stronach każdego żetonu jest równa 0. Widok jednej ze stron tych żetonów przedstawiają poniższe obrazki. Jakie liczby znajdują się na niewidocznych stronach tych żetonów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No moi drodzy, no cóż innego mam zrobić, jak tylko wykonać działanie. Czyli tu mam minus 5 do kwadratu. Ale dlatego, że tu nie ma nawiasu, to moi drodzy, ja mam tylko tą piątkę podnieść do kwadratu. Ten minus, nie, ten kwadrat nie tyczy się minusa, gdyż nie mam wziętego go w nawias. Sam ten kwadrat styczy się samej piątki. Inaczej niż tu. Tu mam liczbę minus 2, też liczbę ujemną, ale podnieść ją w nawiasie i podnieść do potęgi trzeciej. Czyli mam cały ten element, co znajduje się w nawiasie, podnieść. Czyli tutaj, jak mam liczbę minus 5 bez nawiasu do kwadratu, to znaczy, że będę miał. Ten minus jest tylko raz, bo jego kwadrat się nie tyczy. Czyli mam minus i teraz muszę podnieść piątkę do kwadratu, czyli zrobić 5 razy 5. A 5 razy 5 to jest 25. Jeden tylko ma minus, czyli wynik wyjdzie minus 25. A teraz druga. Tutaj, ponieważ minus jest w nawiasie, potęga jest za nawiasem, to ja całą liczbę muszę podnieść. Czyli wszystko, co jest w nawiasie, czyli jest minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Mam 3 minusy, 3 minusy też mi dają minus. 2 razy 2 razy 2 to 8. Czyli wyniki mi tu wychodzą minus 25 i minus 8. Wartość tych żetonów to jest minus 25 i minus 8. A suma
obu stron żetonu ma dawać 0, czyli po drugiej stronie muszą być liczby przeciwne do tych, które są po tej stronie. Skoro na tej stronie miałem liczbę minus 25, to liczbą przeciwną do minus 25 będzie liczba 25. Czyli mam albo tą odpowiedź, albo tą odpowiedź. No ale teraz druga odpowiedź mi już zwiewa wątpliwości. Liczbą przeciwną do minus 8 jest liczba 8. Czyli to jest prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź D jest prawidłową odpowiedzią. Dobrze. I zadanie ósme, które było też na teście. W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC, ABC, ten duży, oraz punkt P, tutaj, należący do boku BC, zgadza się, wszystkie współrzędne punktu A, B, C i P są liczbami całkowitymi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Pole trójkąta PAB, PAB, czyli tego u góry, jest równe polu trójkąta PAC, PAC. Widzimy, że wartość tutaj jest 1, czyli pola tych trójkątów są sobie równe. Tak naprawdę myślę, że nawet liczyć nie trzeba, tylko wystarczy, że napiszemy sobie wzór. Wzór na pole trójkąta to jest pole czyli to jest podstawa razy wysokość podzielona przez 2. No to ile tu będzie wynosiła podstawa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli mam 7. I moi drodzy, w tym trójkącie dolnym P, A, C też będzie 7, bo to jest wspólny bok dla jednego i drugiego. I ja to przyjmuję jako podstawę dla jednego i dla drugiego trójkąta. Przez 2, wiadomo. No, muszę wpisać wysokość teraz. Gdzie jest wysokość tego trójkąta? No, wysokość pada zawsze na, jest pod kątem prostym do podstawy. I pada tutaj przedłużenie, czyli tu się kończy. Czyli mamy 1, 2, 3. Będzie 7 razy 3 przez 2. Policzmy tutaj wysokość. Tu mamy wysokość w tym miejscu. Trochę, o tak, mi się nieładnie nasowało. 1, 2, 3, czyli też mamy razy 3. I widzimy, że mamy 7 razy 3 przez 2, pole tego trójkąta górnego, 7 razy 3 przez 2, pole dolnego trójkąta. Choć nie wyglądają tak samo, no to z pewnością oba pola są sobie równe. Czyli jest to zdanie prawdziwe. Nie muszę nawet dalej nic liczyć. Jest to zadanie zamknięte. Ja mam odpowiedzieć na pytanie. Na tym wystarczy tylko tyle zauważyć i na tym zakończyć. Pole trójkąta ABC jest równe 21. Pole trójkąta ABC. A, BC, czyli tego dużego. Aha, no ale pole tego trójkąta dużego to jest... To widzę, że te trójkąty duże... Tutaj nie mam jak narysować wysokości, bo nie mam żadnego boku, ale to jest suma tych pól małych, czyli tego trójkąta, którego policzyłem tu, i tego polu trójkąta, którego policzyłem tu. No to jednak dokończę te obliczenia, bo teraz zmusza mnie to zadanie. 7 razy 3 jest 21, podzielone na pół, czyli na 2, to będzie 10,5. I tu też będę miał 10,5. No a jak dodam 10,5 do 10,5, no to wychodzi mi 21, tak? A no właśnie, czyli zdanie jest również prawdziwe. Kolejne zdanie jest następujące. Sprzedawca kupił od ogrodnika róże i tulipany za łączną kwotę 580 zł.
Jeden tulipan kosztował złoty 20 zł, a cena jednej róży była równa 4 złote. Sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Jeśli liczbę zakupionych tulipanów oznaczymy przez T, to podane zależności opisuje równanie. Czyli tulipany oznaczamy przez T. Wiemy, że za tulipany muszę zapłacić złoty 20 zł. Czyli dlatego, że kupiłem te tulipanów, to na pewno, ponieważ za nie mam zapłacić złoty 20 zł, za każdego jednego tulipana mam zapłacić złoty 20 zł, to za te tulipanów zapłacę złoty 20 zł razy T, ale T się, mnożenie się nie pisze, czyli zapłacę złoty 20 T, 1,20 T. Można tutaj to 0, ach, mi się zmazało, nie. 0 z tyłu można pominąć za liczbą, czyli 1,2 T, żeby to bardziej upodobnić do naszych tutaj obliczeń. Dobrze. Teraz przejdźmy do róż. Nasze róże wiemy, że sprzedawca kupił o 50 tulipanów więcej niż róż. Czyli ile będzie róż? Róż będzie o 50 mniej niż tulipanów. Czyli tulipany odjąć 50. A teraz ile za nie zapłacę? Ano muszę pomnożyć razy 4. Dlaczego wziąłem razy nawias? Bo tu mamy sumę algebraiczną, więc jeżeli będę mnożył, to muszę pomnożyć razy całą sumę algebraiczną. No i teraz już mogę przejść do ułożenia równania, bo wiem, że za całość zapłacił 580 zł. Czyli 1,2 T dodać, czyli to jest cena tulipanów, dodać cena róż, czyli będzie T odjąć 50 razy 4, to się równa 580 zł. Czy któreś z zadań mi tutaj odpowiada? Ano widzimy, że odpowiada nam odpowiedź C. 12, 1,2 T. Zgadza się. No i tutaj mnożenie jest przemienne, więc czy ja to mnożenie sobie napiszę razy z tyłu, czy ja sobie to napiszę tu z przodu? Nie ma dla nas żadnego znaczenia. Mnożenie jest przemienne. Czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. I tutaj, moi drodzy, na koniec jeszcze macie przygotowane zadanie też podobne, żebyście poćwiczyli układanie równań.